Cześć, z tej strony Diltek, witajcie kochani w kolejnym odcinku. Dzisiaj wyklujemy sobie 12 jajeczek 12-kilometrowych, tak jak Wam obiecałem, przed Hoenn Go Tour Global. Także zobaczymy, czy uda nam się wykluć jakiegoś szajniaczka z tych 12 jajeczek 12-kilometrowych, a także ostatnio zdobyłem Pokemona, którego prawdopodobnie, nie znam dokładnej liczby, ale posiada tylko mniej niż 10% graczy na całym świecie. Także oglądajcie do końca. A także stronka z informacjami na Global Tour Hoenn została zaktualizowana. Także podam Wam te informacje. Zapraszam na odcinek. Także kochani, kurczę, znowu zaczyna padać. Specjalnie czekałem, żeby nie padało, żeby była dobra pogoda na grę i nagrywanie i bezpieczeństwo kamery oraz mikrofonu. Także kochani, jeśli chodzi o jajeczka, ja już sobie wrzuciłem je wcześniej, żeby no nie chodzić tych 8 km, tylko po prostu wczoraj to już zrobiłem. Dzisiaj przechodziłem 7 km, więc mamy 1 km do wyklucia 12 jajeczek 12-kilometrowych. Muszę pamiętać, żeby wrzucić Starpisa. Ale kochani, jeśli chodzi o Pokemon Go Tour Hoenn Global, tak jak Wam mówiłem, została zaktualizowana stronka z informacjami. Tak naprawdę nie ma tutaj dość dużo informacji zaktualizowanych, ale jutro, w sobotę i niedzielę, 25-26 luty, od godziny 10 do godziny 18 mamy Hoenn Go Tour Global, więc kto nie widział odcinka z poradnikiem, którą stronę wybrać, tak, czy Sapphire, czy Ruby, to zachęcam do obejrzenia tego odcinka. Ale jakie mamy tutaj zaktualizowane informacje, kochani, na temat Incensa. Jak będziemy mieli wrzuconego Incensa, kochani? Tutaj jeśli chodzi o habitaty, to nie, to też nie, ale mamy informacje na temat Pikachu. Następujące Pokémony będą częściej pojawiać się po aktywowaniu Incense, z wyjątkiem Daily Adventure Incense, czyli ten Daily Adventure Incense nie będzie działał, także lepiej go zrobić sobie przed albo po Hoenn Go Tour Global. Także mamy te dwa Pikachu, będą nam się spawnować z Incensa, a także tutaj też informacja, następujące Pokémony będą częściej pojawiać się po aktywowaniu Incensa, nie tego daily, czyli Unowny. Unown E, Unown H, Unown N oraz Unown O. Jeśli Ci się poszczęści, możesz napotkać błyszczącego, tak? Czyli shiny. No i tutaj więcej tak naprawdę informacji nie ma, jeśli chodzi o Incensa. Także możemy się domyślać, że niestety, ale te Pokemony, które Wam mówiłem, regionalne, czyli Torkoal, Tropius i Relicant z Incensa nie będą się spawnić. Będą tylko i wyłącznie w jajeczkach 10-kilometrowych. Więc Lipton, będzie mała szansa na nie, no ale no, co zrobić, nie? Także to, jeśli chodzi o te informacje, tutaj, tak jak Wam mówiłem, w tych tutaj spawnach, naszych habitatach nic się szczególnego nie zmienia, więc to tyle, jeśli chodzi o Hoenn Go Tour Global. Także kochani, znalazłem jedną Sierra, nie jest shiny, i Lipna IV, kurczę, no nie mam, powiem Wam, szczęścia do tych IV-ek, do Shadow Beldama. Masakra. Już tyle zrobiłem Sier. Żaden shiny i żaden z dobrym IV. Tragedia. Masakra. Ale, moi drodzy, sprawdźmy jajeczka. 7,3. Jeszcze troszeczkę. Spoko. Moi drodzy, event Primal Rumblings się kończy, więc pamiętajcie o tym, żeby tutaj wykonać te zadania z ewolucją, tak? Czyli Sceptile'a, Blaziken'a i Swamperta. Troszeczkę Lipton, ponieważ jeśli chodzi o to, kochani, to zróbmy sobie plus Sceptile. Triko, mamy jakiegoś tu Grovyla. Lipton straszny, ponieważ nie ma żadnych informacji na temat tego, czy jak ewoluujemy podczas Pokémon Go Tour Hoenn Global nasze Pokémony, w sensie tutaj na przykład właśnie Grovyla w Sceptile'a, czy otrzymamy ten atak Frenzy Plant. Nie ma żadnej informacji. Rok temu na Kanto, znaczy w sensie na Johto i wcześniej na Kanto było to taka możliwość, żeby po prostu ewoluować te Pokemony. Tutaj, kurczę, no tracimy 100 candy na to, żeby ewoluować te Pokemony. A tak naprawdę tracimy tutaj no te candy, w sensie no tracimy. No 100 candy, no to dla niektórych może dużo, dla niektórych może nie, ale no nie ma tego ataku, nie? Tak bym sobie setkę po prostu ewoluował, żeby otrzymać atak Hydrokanon na Swampercie, a tutaj no musimy wykonać to zadanie, żeby otrzymać, no tam było 10 ultraboli, tak? 10 ultraboli oraz jednego Rocket Radara, no i tracimy te 100 candy, a nie mamy tych specjalnych ataków z Community Day, więc dobra, został nam jeszcze plus Blaziken. Czy mamy jakiegoś kombaskena? Mamy. No ja tych candy mam oczywiście sporo, no ale no nie każdy, nie? Ma aż tyle, więc no troszeczkę lipa, nie? Myślałem, że będzie można
zrobić to i ewoluować. No chyba, że nas zaskoczą i podczas Hoenn Global Go Tour będziemy mogli otrzymać te ataki, ale no żadnych informacji na ten temat nie ma, więc ogólnie Lipton. Ale pamiętajcie o tym, żeby ukończyć tego questa, jeżeli chcecie otrzymać te tutaj dwa, no 10 Ultraboli i jeden Rocket Radar, no za friko, nie? Primal Rumblings to jest właśnie tu Collection Challenge, ale Primal Rumblings do dzisiaj, do godziny 22, tak, wychodzi na to. Mam jeszcze dwa razy exp za ewoluowanie, więc jeżeli macie jakieś Pokémony do ewolucji, na jajeczku, no jest sporo. No ja zrobiłem 312 tysięcy na 30-minutowym jajku expa, nie? Więc ogólnie sporo. Także no, nie wiem, o której dokładnie ten film wleci, także będziecie mieli mało czasu, ale przypominam, nie? Także to, jeśli chodzi o to, klujemy jajeczka, nie? Może znajdziemy jeszcze jakąś jedną sierę. O, i medal, 89. Właśnie, dajcie znać w komentarzach, ile wy macie już Collection Challenge na medalu. Ja mam 89. Także kochani, jajeczka, klujemy. 12 jajek 12-kilometrowych, starp jest już rzucony. 659 tam chyba widziałem, nie pamiętam. No będziecie mieli screena, ile było Stardusta przed i po. Ale jeśli chodzi o Rayquaza, jak widzieliście, od Rytower praktycznie od środy, jak ona tylko się pojawiła, jeszcze nie trafiłem shiny, więc zrobiłem jakieś, nie wiem, 70 rajdów. No może troszeczkę mniej, ale nie chcę wpaść shiny. Absolek pierwszy, nie mam jeszcze setki. Ale masywne 9000 Stardusta za jedno jajeczko, bardzo, bardzo fajnie. To mnie cieszy. Pawniard, kurczę, mógłby być shiny, bo jeszcze shiniaczka nie mam. Jeszcze jedna rzecz została w tym odcinku, kochani, to co mówiłem na początku, ale to za momencik. Larvitar, mieliśmy Community Day Classic, więc to też nam nie jest potrzebne. XL-ki też mi nie są potrzebne. Mam już zmaksowanego. Wulabaj, nie mam setki, przydałaby się na Ultraligę. Kolejny pawniard, kurczę, nie mogłeś być niebieski. Masakra, ale no musiałem to wykluć oczywiście przed Hoenn Global Go Tour, żeby miejsce właśnie sobie zostawić na nowe jajeczka. Mam nadzieję, że te 10-kilometrowe jajka będą wypadać w miarę często, także polujcie na nie. No ale to wiadomo, nie mamy na to wpływu. W Las Vegas mieli łatwiej, no bo mieli te wykupione dodatkowe to na jajka Stardust, Barazy Exp i w ogóle, więc i częstotliwość wypadania jajek 10-kilometrowych też mieli większe, jeżeli sobie to wykupili, więc tam było easy, ale u nas jak to będzie, zobaczymy. Kurczę, trzeci pawniard i nie był shiny, tyle w Ulabaj, też nie trafiłem jeszcze shiny, nie wyklułem, masakra. W Ulabaj kolejny i nie wiem, ile zostało nam, jeszcze jedno jajeczko albo dwa. Nie liczyłem dokładnie, ale no przekonamy się. Czy będzie? No Szundal Arbiter by mi się przydał, bo nie mam. Jeszcze jedno. To będzie chyba ostatnie. Zobaczmy. Skragi. Kurczaki. No i bez shiny. 716, 704. No nie, no nic tutaj nie widzę, żeby miało jakiekolwiek dobre IV. No niestety, kochani, niestety. Nic nam się dobrego nie wykluło. To już jakieś starsze jajeczka. Ale ile Stardusta? 22, 0,43. Nie wiem, no na pewno macie pokazane na ekranie screena sprzed wykluwania jajeczek, więc na pewno dość sporo tego tutaj, tych jajeczek wpadło. Zobaczmy sobie, dobra, tu już się nam zbierają następne, więc ja sobie jeszcze wrzucę. Tam jest jeszcze jedna Sierra i wtedy ewoluujemy sobie Pokemona, którego posiada prawdopodobnie, tak jak mówiłem na początku, nie znam dokładnej liczby, ale prawdopodobnie mniej niż 10% graczy. Idziemy. Także kochani, znów się rozpadało. Szybciutko sprawdzamy sobie shiny check. Sierra Beldam. Nie jest shiny. 220 to jest setka, jeśli chodzi o Shadow Beldama, więc znów tragiczne IV. Ale moi drodzy, jutro, jeszcze rano, w sobotę, przed Go Tour Hoenn Global będzie poradniczek, jak pokonać Primal Groudona i Primal Kyogre, jakie używać Pokémony, żeby no, jak najszybciej je pokonać. Wiadomo, to już sobie powtarzaliśmy, ale taki już konkretny temat będzie w jutrzejszym odcinku rano, przed Hoenn Global Tourem. Także pamiętajcie, subskrybujcie kanał, dzwoneczek, żeby być na bieżąco i wiedzieć co i jak. Także kochani,
Ostatnia rzecz, jak wiecie, Salandit, tak? Salandit jest takim rzadkim Pokemonem, który kluje się z jajek 12-kilometrowych i z tego co pamiętam, chyba 8% mamy szansy na to, żeby wykluć formę żeńską, która ewoluuje. Męskiej formy nie możemy ewoluować. Jak wiecie, no ja już tych jajek sporo wyklułem na kanale i nie udało mi się go wykluć w wersji żeńskiej, ale otrzymałem Strayda, żeńską formę. Także kochani, ja sobie wrzucę jajeczko, bo będę pewnie zaraz robił jeszcze ewolucję, dopóki jest exp razy 2 na ewolucję. Także wpiszmy sobie jeszcze raz Salandit, forma żeńska, cyk, ładnie robimy ewolucję do Pokédexu i kochani, no prawdopodobnie ma tego Pokemona mniej niż 10% graczy w Pokémon GO. Także kochani, kozacko wygląda, forma w ogóle shiny, wygląda jeszcze bardziej, ale no ciekawe, kiedy będziemy mogli mieć shiny Salazu w Pokémon GO. To już w ogóle będzie masakra, nie? Wykluć formę żeńską, a wykluć shiny i formę żeńską, no to już naprawdę będzie trzeba mieć mega, mega szczęście. Także zobaczymy, może w następnym sezonie w Go Battle League ją sobie wykorzystam. Zobaczmy, jak ona tutaj. No 1481. No słabo, bo to IV-ka praktycznie prawie że setka. 98 dostałem Strayda. Także kochani, z mojej strony to by było na tyle. Pamiętajcie, jutro odcinek z poradnikiem, jak pokonać Primal Kyogre'a i Primal Groudona. Ja Wam życzę powodzonka w jutrzejszym i w niedzielnym dniu, żebyście wykluli jak najwięcej shiny, złapali jak najwięcej shiny. No i z mojej strony to by było na tyle. Pamiętajcie, żeby obejrzeć inne moje odcinki na kanale, żeby dowiedzieć się więcej porad z Pokémon GO itp. itd. Także subskrybujcie, dzwoneczek. Jeżeli podobał Wam się odcinek, łapeczka w górę i widzimy się w kolejnych odcinkach z Pokémon GO. Do zobaczenia. Cześć.